Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z propozycją kolejnego rewelacyjnego ciasta, które jest bardzo łatwe do zrobienia i naprawdę zachwyca smakiem. Mowa tutaj o przepysznym cieście serowo-malinowym, dodatkowo przełożone ono jest herbatnikami z masą kajmakową. Całość znajduje się na cienkim kakaowym biszkopcie. Smaki tutaj idealnie się przełamują, ponieważ kwaskowość malin świetnie współgra ze słodyczą masy kajmakowej. Masa serowa na gorąco jest kremowa, przepyszna. Ciasto jest naprawdę warte polecenia, bardzo gorąco Wam je polecam. Zwłaszcza, że nie jest trudne do zrobienia, na pewno każdy sobie z nim poradzi i zachwyca zarówno wyglądem, jak i smakiem, także bardzo gorąco polecam. Maliny można zastąpić innymi owocami, na przykład truskawkami, na które zbliża się sezon. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę o wymiarach około 25 x 35 cm. Na początek upieczemy sobie biszkopt kakaowy, żółtka oddzielamy od białek, białka ubijamy sobie na sztywną pianę, do ubitych białek stopniowo dodajemy cukier, miksujemy do jego rozpuszczenia, następnie zmniejszamy sobie obroty i dodajemy żółtka. Wszystko dokładnie miksujemy do połączenia, następnie do naszej masy przesiewamy mąkę, kakao oraz proszek do pieczenia. I wszystko delikatnie mieszamy do połączenia, tak żeby sobie nie zburzyć puszystości naszego biszkoptu, naszej masy. Najlepiej zrobić to łyżką. Następnie naszą masę na biszkopt przykładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy sobie to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 20-25 minut do suchego patyczka. Biszkopt nam pięknie wyrasta, upieczony biszkopt studzimy. Teraz przygotujemy masę serową. Do garnka dajemy 200 g masła oraz 3/4 szklanki cukru, rozpuszczamy to. 250 ml mleka przelewamy sobie do jakiegoś pojemniczka, dodajemy 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej oraz 2 budynie śmietankowe bez cukru po 40 g sztuka. Następnie do naszego rozpuszczonego masła z cukrem dodajemy 1 kg sera z wiaderka. Dokładnie mieszamy. Robimy to wszystko na małym ogniu. Następnie dodajemy 3 jajka i wszystko dokładnie mieszamy. Teraz zwiększamy ogień i dodajemy rozpuszczone budynie z mąką ziemniaczaną. I gotujemy to wszystko do zgęstnienia, mieszając, żeby nam się to nie przypaliło. Ma nam powstać gęsta masa. Musi się to zagotować i wyraźnie zgęstnieć. Następnie naszą gorącą masę serową wykładamy sobie na biszkopt. Dokładnie sobie to wyrównujemy i od razu na gorącą masę wykładamy pierwszą warstwę kakaowych herbatników. Dzięki temu, że położymy je na masie, która jest jeszcze gorąca, pięknie nam one namiękną. Dlatego nie ma potrzeby, żeby je czymkolwiek nasączać. Następnie na herbatniki wykładamy masę kajmakową. Polecam sobie wcześniej ją wyciągnąć do miseczki i zamieszać tak, żeby łatwiej się rozsmarowywała. Teraz przykrywamy to drugą warstwą herbatników. I ciasto sobie okrywamy ściereczką i odkładamy do całkowitego wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy sobie ostatni etap, czyli naszą galaretkę. 750 ml w rządku dajemy sobie do miseczki, dodajemy dwie galaretki malinowe i dokładnie mieszamy. I dodajemy do tego, gdy już ostygnie nam galaretka, około 0,5 kg malin. Ja miałam jeszcze maliny mrożone, dlatego chciałam sobie je wykorzystać, bo już niedługo będą nowe. Gdy galaretka zacznie tężeć, wykładamy to wszystko na ciasto. I ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, żeby nam się wszystko pięknie już całkowicie stężało, smaki się przegryzły. No i nasze ciasto jest gotowe, następnego dnia, jak widzicie, przepięknie się kroi, jest bardzo stabilne, kremowe.
i jego smaki idealnie ze sobą współgrają. Naprawdę bardzo gorąco Wam to ciasto polecam, jest przepyszne. Myślę, że każdemu posmakuje. Warto je przygotować, na każdą okazję się nada. Bardzo gorąco Was zachęcam, żebyście sobie je spróbowali, bo naprawdę warto, także życzę Wam udanych wypieków.